To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 176. Talenty wspierające planowanie. Nazywam się Dominik Juszczyk. Pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek numer 176 i odcinek aż z czterema osobami. Czterech gości, a właściwie jeden gość i trzy gościnie, które mówią o tym, jak korzystają z talentów przy planowaniu. A właściwie mówią o planowaniu i trochę rozmawiamy, jak ich talenty wpływają na właśnie na planowanie. Już kiedyś nagrywałem taki odcinek o triatlonie, o Ironmanach, Ironmankach. I efekt był ciekawy. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie dla Was ciekawe. Te cztery osoby, które zaprosiłem, ja je znam ze społeczności intencjonalnie. Cała czwórka należy do społeczności i tam sobie trochę rozmawialiśmy też o tych różnych tematach. No i byli na tyle mili, że zgodziły się uczestniczyć w tym odcinku. Także zaraz posłuchacie czterech rozmów. W każdej rozmowie jest krótkie przedstawienie, usłyszycie, jakie talenty mają te osoby. I potem rozmawiamy, jak podchodzą do planowania krótko-długoterminowego, jakie narzędzie używają, co im pomaga, co im przeszkadza. Mam nadzieję, że odnajdziecie w tym też swoje talenty, swoje sposoby planowania i zobaczycie, że różne osoby mogą różnie planować i to jest ok. Nie ma jednego idealnego sposobu. Jesteśmy różni, różnie do tego podchodzimy. Portfolio technik, narzędzi, sposobów jest tak szerokie, że większość z nas dobierze coś do siebie. Nie przedłużając, zapraszam. Cześć Teresa. Cześć Dominik. Dzięki, że zgodziłaś się opowiedzieć o swoich talentach w kontekście planowania. Zanim przejdziemy do planowania, zanim przejdziemy do talentów, to gdybyś mogła słuchaczom i słuchaczkom się przedstawić, kim jesteś, co robisz. Oczywiście. Jestem Teresa Wojaczek i na co dzień zajmuję się ubezpieczeniami. Jako agentka sprzedaję, oferuję, pomagam ludziom w ten sposób i też jest to taka moja misja, żeby pomóc jak największej ilości ludzi. A możesz powiedzieć, jaki masz top 5 talentów? No bo mówimy w kontekście talentu o planowaniu, więc... Jak najbardziej. U mnie piątka jest bardzo zaskakująca. Zaczyna się elastycznością, na drugim miejscu mam bliskość, później aktywatora, zbieranie i kończy się ukierunkowaniem. Rzeczywiście taka nietradycyjna, może tradycyjne złe słowo, nie najbardziej oczywista piątka, zwłaszcza to ukierunkowanie i elastyczność razem. Dokładnie. No dobrze, mówimy o planowaniu, więc zacznijmy od tego, jak to jest teraz, w tym momencie. Powiem szczerze, że elastyczność rzadko się kojarzy z takim mocnym planowaniem, trzymaniem harmonogramu, przewidywalności i tak dalej. Jak to z u ciebie? Jak planujesz na krótki termin, jak planujesz na długi termin? No i tak to jest też u mnie, że ta elastyczność sprawia, że zmiana to jest coś, czego ja pożądam. I u mnie bardzo rzadko jest takie planowanie dzienne. Najczęściej planuję w kontekście tygodnia, co w danym tygodniu chciałabym bardzo zrobić, co zrealizować. No a później w ciągu tego tygodnia no to się objawia, czy coś zrobię w poniedziałek, czy to zrobię w środę, czy w piątek. A raczej staram się mieć wolne weekendy, ale zazwyczaj planuję w skali tygodnia. No i podejście roczne. Dla mnie to roczne podejście jest takie bardzo, bardzo ważne, żeby od niego zacząć. I to też gdzieś daje mi taki kierunek działania, w którym ja bym chciała iść. No bo właśnie ukierunkowanie, które daje mi jakieś konkretne cele. Jasne. Czyli na rok masz wybrane, nie wiem, jakieś cele roczne, czy aspiracje, tak. czy jak to wygląda? Kiedy się w ogóle to zabierasz, żeby te roczne plany robić? Tak właściwie to teraz, bo u mnie też jest tak, że ja mam zawsze widoczne 3 miesiące na lodówce, czy gdzieś tam przy biurku i to jest aktualny miesiąc i 2 miesiące do przodu. Mhm. Jakby przy mojej elastyczności ja po prostu tak bardzo patrzę w przód na niektóre zadania, że już sobie gdzieś zaczynam myśleć, co będzie dalej. No i aktualnie już zaczynam myśleć o styczniu, no i sobie gdzieś ten styczeń powoli planuję, zaczynam zawsze od urodzin, od jakichś takich imprez, ważnych świąt, które wiem, że będą i które mnie jakoś zaangażują, no a później patrzę na moje cele, co bym chciała zrealizować i to gdzieś tam wrzucam.
Dobra. Mówiłaś, że teraz my nagrywamy to na końcu października, początek listopada, nie? Czyli to rzeczywiście Tak, jest tak. listopad, grudzień, więc ten styczeń przechodzi do przodu. Skąd wiesz, ile możesz zaplanować? Skąd wiesz, ile ci się zmieści w tym roku tych rzeczy? To jest rzecz, nad którą ja cały czas pracuję, bo na studiach miałam tendencję do tego, że ja sobie rozpisywałam wszystko faktycznie godzinowo, czyli jeśli miałam zajęcia powiedzmy od 10 do 12, potem od 14 do 16 i widziałam to okienko, to ja to w to okienko już coś wrzucałam, no nie? Z czasem się nauczyłam, żeby zrobić sobie tam przerwę na jakiś lunch czy na odpoczynek. No a teraz już nie studiuję, pracuję i też widzę, żeby planować tak powiedzmy na 50%. Jedni mówią 80, jedni 70. Ja zazwyczaj planuję na 50%, no bo nigdy nie wiem, co przyniesie przyszłość, tak? Czy jakaś choroba się pojawi, czy tak jak teraz jestem w ciąży. I to też sprawia, że moje planowanie wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, bo go jest bardzo mało. 50% czasu pracowego, czy 50% w ogóle dnia, czy 50% to czego 50%, tak? Okej, 50% ogólnie, bo jeśli chodzi o pracę, to zazwyczaj mam takie zadania, które są stricte na dany miesiąc, no a tak, no to w zależności od tego, ilu klientów przyjdzie, no to ich obsługuję, tak? Więc mam takich, powiedzmy, 3 dni w ciągu miesiąca takich zadań kluczowych, jeśli chodzi o pracę. No więc jestem to w stanie jakoś gdzieś tam zmieścić i to sobie właśnie rozbijam na cały miesiąc. A pod kątem właśnie takim prywatnym, to tam te 50% jakichś spotkań planuję, czy wyjazdów takich weekendowych. Więc te 50% to bardziej w tym kontekście myślę. Czyli bardziej na przykład jak patrzysz sobie na miesiąc, to wiesz, że nie, że w tym miesiącu masz 2 weekendy zajęte, ale 2 masz wolne. Na przykład dokładnie. Tego typu rzeczy, okej. Okay, dokładnie. I to pewnie pozwala przestawiać, nie? Jak się jeden weekend wywali w cudzysłowie, to można przestawić. No okay. Pewnie. To masz ten plan roczny. No i teraz mówiłaś, że planujesz sobie na tydzień i na miesiąc. No to jak patrzysz? Masz ten plan roczny, to co wiesz? Okej, to co ja w tym tygodniu zrobię? Skąd to połączenie? Gdzie ono się tutaj pojawia? No i tutaj najczęściej wchodzi w grę aktywator, który po prostu patrzy na listę tego, co tam jest, no i stwierdza, to teraz chciałbym zrobić to, to i to. No i wiadomo, tych zadań nagle się pojawia cały ogrom i to też jest jakaś taka trudność w moim planowaniu, że ja bym bardzo dużo rzeczy chciała naraz. Jeszcze oczywiście przychodzą jakieś nowe bodźce, o nowym kursie słyszę, czy teraz nowe ścieżki w klubie PSC, które też bym chciała przejść, ale jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy mam, że jest jakaś zaległa ścieżka, którą bym się chciała zająć. Więc zazwyczaj patrzę, mam takie 3 pytania, 3 kwestie, które sobie zadaję. Którą z takich rzeczy, które robię już od dawna, czy z jakichś takich ścieżek, kursów, czy książek, które czytam, które z tych rzeczy bym chciała dalej kontynuować? Bo są takie książki, że na przykład czytam już powiedzmy 2 miesiąc i już czuję, że to nie jest ten moment, albo że książka mnie męczy, albo jest po prostu tak napisana, że ja już to wszystko wiem i wtedy odpuszczam. Drugie pytanie jest takie, co nowego, co ostatnio się o czymś dowiedziałam, o czym usłyszałam, chciałabym faktycznie wcielić w swoje życie, może coś przesłuchać, może coś właśnie przeczytać, coś obejrzeć, tak? Czyli coś nowego. I trzecia rzecz jest taka, czy jest coś aktualnego, to znaczy, że coś, co się nie wiąże po prostu z żadną z tych kategorii, tak? Czyli ani nie było to jeszcze zaczęte przeze mnie, ani nie jest to nowość, ale gdzieś tam za mną chodzi od dłuższego czasu, typu intencjonalnie za mną chodziło chyba 3 miesiące, zanim się zdecydowałam, no i właśnie to był w którymś momencie ten impuls, że wtedy się zdecydowałam na to. Ale to jest... Wiesz, nie słyszałem o takim podejściu jeszcze i to jest bardzo fajne połączenie, że dobrze zrozumiałem. Jest coś, co kontynuujesz w przeszłości, tak. Czyli jest pewność, że będzie jakaś kontynuacja, że nie będziemy skakać z tematu na temat, coś będzie tą ścieżką przewodnią. Coś nowego, czyli masz możliwość sobie przeskakiwania i ten aktywator i ta elastyczność tu jest zadowolona. Dokładnie. Ale jest też ta przestrzeń na to, żeby zobaczyć, okej, to coś tu się nowego zadziało. Bardzo fajnie, fajnie ograne. Śledzisz to gdzieś w jakimś miejscu? Nie wiem, czy to masz, bo masz też bardzo wysoko input, zbieranie, więc przypuszczam, że masz na to jakiś swój systemik. Gdzie śledzisz te rzeczy? Gdzie masz zapisane te cele roczne, miesięczne, czy tam
to, co wybierasz na tydzień, czy właśnie to, co kontynuujesz, to coś nowego. Jak to się dzieje? Gdzie to ląduje tak finalnie w twoim U mnie świecie? Mimo wszystko wygrywa kartka papieru, długopis, planer, rzeczy, które gdzieś mam pod ręką, bo nie lubię być uzależniona od technologii. Testowałam przeróżne rzeczy, mam też w Obsidianie niektóre inspiracje, jakby takie większe teksty, które bym na przykład chciała przerobić, to czasami sobie właśnie robię notatkę. Jest to gdzieś w Obsidianie, tak? Okay. Zerknij tam. Ale na papierze, ta notatka jest na papierze. Na papierze, dokładnie. Notatka jest na papierze. Mimo wszystko cały czas ten papier króluje i kolory. I to też sprawia, że jeśli ja coś zapiszę, to też o tym więcej myślę, bo mam takie poczucie, że jeśli coś zapisuję w komputerze, czy online, czy po prostu w aplikacji, to gdzieś mi to się z czasem gubi, że ja do tego nie zerkam, ale w momencie, kiedy mam to w zeszycie, to jakoś łatwiej jest mi do tego sięgnąć. Ale ty masz ten zeszyt jeden na przykład dla życia prywatnego, jeden dla pracy, czy to jest te same notatniki? Kilka. Jeden jest taki, gdzie zbieram pomysły, jeden jest taki, gdzie sobie notuję notatki z jakichś kursów, webinarów i już jest chyba trzeci. Z tego cyklu. Jeden mam taki, gdzie sobie notuję rzeczy stricte związane z intencjonalnie i z talentami, czyli mam taki konkretny do danego tematu. I mam też taki planer, powiedzmy, codzienno, pracowo, prywatny, gdzie sobie właśnie notuję takie rzeczy na co dzień, co się dzieje, jakieś takie właśnie krótkoterminowe, tygodniowe rzeczy. Jasne. Czyli masz notatniki w sensie bez dat, czysta kartka, ale planer jest pewnie już ze strukturą jakąś, tak? Że jest tam, że są tam daty, możesz pisywać sobie konkretne... Tak. No ja korzystam z planerów od pani swojego czasu, bo gdzieś bardzo mi służą, no więc ja tam sobie albo narysuję właśnie ten tydzień, tak właściwie elastyczność tam króluje, bo raz to wygląda w ten sposób, raz w inny, ale zazwyczaj mam tak, że dwie strony to jest dany konkretny tydzień i tam sobie po prostu rozpisuję wszystko, no a oprócz tego są te widoki miesięczne. Jasne. Tu jeszcze mi przychodzi do głowy takie coś, co jest bardzo powiązane z talentem elastyczność, bo kiedy ja o tym talencie się uczyłem, on jest u mnie bardzo nisko, więc ja zapożyczam wiedzę o nim od osób, z którymi rozmawiam. Tam jest taka rada, żeby stworzyć sobie jakiś framework, jakąś ramę, w ramach których działamy. I ty mówisz o takich ramach, te 2-3 miesiące do przodu, ramy roczne, te 3 pytania, to wszystko są ramy, które pozwalają, jeżeli dobrze rozumiem, temu elastyczności aktywatorowi działać w naturalny sposób, ale jednocześnie trzymać jakiegoś tam kierunku. Dobrze to rozumiem? Bardzo dobrze, Dominiku. Ja też w trakcie poznawania talentów odkryłam, że ukierunkowanie jest taką moją bazą dla wszystkich innych, które ja mam. Okay. Że w momencie, kiedy ja nie zadbam o ukierunkowanie, o jakieś takie właśnie cele, o to, do czego ja chcę dążyć, kim chcę być, to wtedy wszystko inne się sypie, no i sobie tak żyję z dnia na dzień i skaczę między zadaniami i właściwie nic się nie dzieje konkretnego. Zadam to pytanie, chociaż przypuszczam, jak będzie na odpowiedź, bo mówisz, że teraz jest trudnie planować, no bo masz taki etap życia, w którym jesteś w ciąży, więc pewnie są różne sytuacje. Jak obsługujesz te zmiany, nie? Że planujesz na tydzień coś i to w tym tygodniu się nie wydarzy, no bo nie wiem, bo są jakieś wizyty, bo coś innego się dzieje i tak dalej. Co wtedy robisz? Przekładasz, machasz ręką, nie wiem... Co się dzieje? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo sama też staram się to obserwować. Czy od momentu, kiedy ja wiem, że jestem w ciąży, to już zaczęłam jak najwięcej odpuszczać i takich dodatkowych rzeczy, które gdzieś tam miałam poza pracą, czy jakichś spotkań ze znajomymi, no bo wiadomo, w jednym dniu ja się czuję fantastycznie, nadchodzi kolejny dzień i jest totalnie źle i wielka choroba i nijak się nie ruszę z domu. Więc też sobie podzieliłam pewne zadania na takie rzeczy, które ja jestem w stanie zrobić zdalnie, które jestem w stanie po prostu zrobić bez nikogo, tak, w każdym możliwym momencie, nawet o północy. I na takie rzeczy, do których ja po prostu potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem. No i zazwyczaj, jeśli ja się czuję dobrze, to od tych rzeczy zaczynam, tak? Czyli jeśli już jest ten dzień, że mogę wykorzystać swój potencjał, swoje możliwości, no to wtedy wykonuję te wszystkie zadania, do których ja potrzebuję jeszcze kogoś. A jeśli jest ten gorszy dzień, no to wtedy siadam z laptopem i tak idzie. To jest niesamowite, bo pokazujesz siłę elastyczności w działaniu takim efektywnym. To jest też dla mnie, tylko teraz sobie uzdałem sprawę, że ja do czegoś podobnego korzystam z empatii.
że ja z empatii patrzę sobie na swoje emocje. Jak ja mam dzisiaj dzień, czy jestem w stanie pracować w taki czy w inny sposób i w ten sposób wybieram zadania, a ty patrzysz na poziomie właśnie, czy jesteś w stanie zrobić okoliczności życiowe. Tak. I to też podbiłem jedną rzecz, którą ty tu powiedziałaś, że każdy z nas ma inne okoliczności. Pewnie przed planować inaczej, pewnie oczywiście. Jak będzie już nowy członek rodziny, to będzie inaczej. To jest ciekawe. Ja myślę, że tutaj kluczem też jest takie słuchanie siebie. I to jest coś, czego my się cały czas uczymy, prawda? I co też oddziałuje na różne talenty, ale to jest właśnie ta podstawa, od której my zaczynamy swoje działanie. Masz też taki talent bliskość wysoko, nie? Na drugim miejscu z tego co pamiętam mówiłaś. Jak on wpływa na twoje planowanie? Czy to jest na przykład, że częściej uwzględniasz w swoich planach też potrzeby innych? Czy że łatwiej się zmienia, jeżeli ktoś inny przychodzi? Jak on wpływa na planowanie, ale też realizację planów? Wiesz co, u mnie przede wszystkim zauważam, że ja wszelkie planowanie takie roczne, kiedy ja już mam wydrukowany ten kalendarz na cały rok, to ja zaczynam od wpisywania urodzin, świąt i jakichś takich imprez, które są, czy śluby, czy wesela, takie rzeczy, których ja bym bardzo nie chciała minąć, czy o nich zapomnieć. I później właśnie tak patrzę na ten miesiąc, tak jak mówiliśmy, że ja tam sobie coś zaplanuję i czasem widzę, że jest ten czas wolny, no to tak siedzę i się zastanawiam, z kim ja bym mogła się spotkać, żeby właśnie tą bliskość trochę się nią zaopiekować. Tak, czyli szukam właśnie takich okazji, żeby spotkać się z drugim człowiekiem. Ale na szczęście mam też taką pracę, że w tej pracy widzę się z innymi ludźmi, więc nie mam też aż takich dużych potrzeb, żeby właśnie tego drugiego człowieka szukać. Tak to wygląda. Świetnie, dzięki. Dzięki za to. To jeszcze mam na koniec jedno pytanie. Jakbyś popatrzyła sobie na to, jak to planowanie wyglądało w przeszłości i teraz, nie? Jaka jest największa zmiana? Co na zmiana, którą wprowadziłaś, która ci pomaga to robić to lepiej, dojrzalej, efektywniej? Myślę, że taką największą zmianą to chyba przede wszystkim też po przeczytaniu esencjalisty będzie odpuszczanie. Bo jakby ja w tej elastyczności potrafiłam skakać z zadania na zadanie i naprawdę mój kalendarz, jak ja patrzę na jakieś 3, 4, 5 lat wstecz, gdzie ja od godziny 6 rano do 22 miałam cały zawalony dosłownie różnymi zadaniami i spotkaniami i studiami, wszystkim, czym się da. A aktualnie właśnie jestem w stanie w takiej sytuacji, gdzie no nagle jestem w domu i po prostu nigdzie nie wyjdę, niczego nie zrobię. To ja widzę tutaj ogromny przeskok, tak? Tam nie byłabym w stanie niczego odpuścić i tej elastyczności użyć, no bo byłoby bardzo trudno i przekładać te wszystkie zadania i się nimi zaopiekować. A teraz jest tak, że mam tego na tyle mało i na tyle jestem w tym w zgodzie ze sobą, bo akceptuję ten stan rzeczy, że jestem w stanie to wszystko po prostu pogodzić. Odpuszczanie to przede wszystkim. Brzmi prosto. Też wiem po sobie, że to jest coś, co bardzo trudno się nauczyć. Tak. Tak. Ale warto. Ogromna umiejętność. Pierwsze powiedzenie, nie? I też takie pozwolenie komuś innemu na zajęcie się jakimś zadaniem, bo ja też często byłam liderką różnych grup. No i właśnie oddanie tej grupy w czyjeś ręce i pozwolenie im działać po swojemu, to też było dla mnie taką trudnością, ale niesamowicie mi uwolniło i czas, i myślenie. Ważne rady. Dzięki. Kończąc, bardzo fajnie opowiedziałaś o planowaniu. Myślę, że są osoby, które chętnie by się o ciebie dowiedziały więcej, więc gdyby ktoś się chciał z tobą skontaktować, to gdzie cię może znaleźć? Ja myślę, że aktualnie takim kanałem, który najczęściej sprawdzam, to jest mój Instagram, tak jak się nazywam, czyli Teresa Wojaczek. Tam mnie na pewno znajdziecie, można śmiało pisać, bo ja na wszystkie wiadomości odpisuję. A w razie czego kontakt mailowy, myślę, że gdzieś tam mojego maila podamy Dominiku. I też z czasem na to maile odpowiadam. Natomiast jeśli to jest najszybsza droga kontaktu, to Instagram. Linki będą w notatkach do odcinka, więc będzie można się skontaktować. Dzięki, Teresa. Dzięki, Dominik. Cześć, Olu. Cześć, Dominiku. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy dzisiaj o twoich talentach i o tym, jak korzystasz z nich w swoim planowaniu, co jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to gdybyś mogła przedstawić się słuchaczom i słuchaczkom, kim jesteś, co robisz. Aleksandra Sujak, znamy się z Intencjonalnie. Tam uwielbiam po prostu spędzać czas, jest to przestrzeń, która niezwykle mnie inspiruje. Zawodowo prowadzę swoją firmę. Prowadzę sklep internetowy i jest to obszar, w którym mogę się realizować całkowicie i któremu poświęcam największą część swojego życia.
gdzie jestem sobie sterem, żeglarzem, okrętem i to jest dla mnie jakby najważniejsza rzecz. Jasne. Możesz powiedzieć, od kiedy prowadzisz swoją działalność? Wiesz co, zajmuję się tym tak naprawdę w obecnej formie od 4 lat, natomiast pobocznie robię to od lat 8. O, to już trochę czasu jest. Tak, no trochę czasu jest. Dobrze. Będziemy mówić o talentach w kontekście planowania, więc gdybyś mogła powiedzieć, jakie masz top 5 talentów, ewentualnie więcej, jeżeli używasz więcej i myślisz, że wpływają na twoje planowanie. Z reguły posługuję się 10, natomiast nie wszystkie są bardzo mocno widoczne. W kolejności to jest achiever, empatia, dyscyplina, harmony, learner. Później jest na 6 miejscu maximizer, focus, indywidualizacja, positivity i futuristic. To jest pełna 10, którą jakby widzę najbardziej, nie zawsze, natomiast no, niektóre bardzo mocno współpracują ze sobą. To zaraz będziemy o tym rozmawiać. Zacznijmy od ogólnego pytania o planowanie. Jak zaczynasz w ogóle myśleć o planowaniu, tym, co będziesz robić teraz, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku, to gdzie to się w ogóle zaczyna? I, nie wiem, gdybym na przykład zapytał cię, co będziesz robić jutro, to skąd wiesz, co będziesz robić jutro i jak to jest oparte o coś większego? Z reguły jest to oparte o dwie rzeczy, czyli plan, który mam w Nozbi, ponieważ na Nozbi pracuję jakby cały czas i to, co mam w głowie, ponieważ nie zawsze zapisuję wieczorem plan na kolejny dzień, czasami robię to rano, natomiast jakby w głowie zawsze mam zarys i rano sobie po prostu oznaczam listę priorytetów i wtedy mam jakby perfekcyjnie zaplanowane wszystko, co jest do zrobienia. Jasne. I ten plan to są bardziej zadania, nie wiem, typu zadzwonić, napisać, wysłać, przygotować, zaprojektować. Co w tym planie się zwykle znajduje tak, na ten dzień? Tak, zapisuję w Nozbi wszystko. Nozbi jest jedynym narzędziem, z którego korzystam i mam tam dosłownie wszystko. Ja notuję w Nozbi wszystko, jest to jedyne narzędzie, ale ja po prostu bardzo minimalistycznie do tego podchodzę. Wiem, że jeżeli coś mam zapisane w Nozbi, to na pewno to nie zginie. Są zarówno jakieś takie drobne zadania, jak i zadania regularne, takie, które się pojawiają, nie wiem, raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, które wiem, że nie mogę o nich zapomnieć, ale też takie drobne rzeczy, które pozwalają mi jakby zobaczyć, ile tak naprawdę mam do zrobienia w ciągu dnia. Czyli tam niektóre zadania są oznaczone jako powtarzające się, rekurencyjne, a niektóre są takie codzienne. Nie muszę pamiętać o tym, bo wiem, że jeżeli coś, okej, to jutro mi wyskoczy, że trzeba to zrobić danego dnia. Jasne. Dobra, no to mamy poziom dnia. Mówisz, że czasami zapisujesz to wieczorem, czasami rano tworzysz taką listę. No to odsuńmy się trochę od tego, to skąd ty wiesz, co warto danego dnia zrobić? Czy to jest oparte o jakiś, nie wiem, plan tygodniowy, czy plan miesięczny, czy w jakim przestrzeni się poruszasz? Część zadań w ogóle generalnie w swoim życiu, w pracy mam bardzo powtarzalnych. Część zależy od dnia, a część od takiego planu tygodnia, bo jeżeli coś mi wypada, że gdzieś muszę pojechać, coś załatwić, to wtedy muszę to przełożyć. Czyli wiem, że jeżeli nie zrobię tego we wtorek, muszę to sobie przenieść na środę, ze środy albo na czwartek. Generalnie jakby dopasowuję do danego tygodnia. Mniej więcej zarys tygodnia. Ja wiem, co się będzie działo, jeżeli dzieje się coś takiego niestandardowego i dopasowuję plan, te poszczególne zadania pod dany dzień, jak on wyglądał. Ponieważ no, moją praca jest trochę specyficzna, nie mam tak, że od 8 do 16 zawsze pracuję, później mam czas wolny, więc to jest bardzo płynne. Nie ma tak, że dwa razy mam w Nozbi to samo, że w poniedziałki zawsze jest to, we wtorki zawsze jest to. Czyli nie ma rutyn. To jest ciekawe, bo masz też wysoką dyscyplinę z tego, co mówiłaś. Tak, ale to jest taka rutyna, ja ją tak określam, że to jest taka rutyna bardzo płynna, że to nie jest tak, że w każdy poniedziałek jest to, tylko zawsze jest to, ale raz jest w poniedziałek, raz jest w piątek, raz jest w środku tygodnia, więc muszę po prostu dopasowywać to. Jasne. Mówisz dopasowywać, to dopasowanie jest do czego? Nie wiem, do jakichś wydarzeń rodzinnych, czy do momentu miesiąca? Tak, do wydarzeń, które po prostu gdzieś jak muszę coś pojechać, załatwić, mam jakieś spotkanie, no to wtedy jakby te swoje zadania, które muszę wykonać w pracy, muszę dopasować pod ten dzień, bo wiem, że na przykład rano mnie nie ma, wracam dopiero po południu, więc muszę przeplanowywać. Jasne, czyli masz o tym, jak ten tydzień będzie wyglądał, wiesz wcześniej, czy to jest tak z dnia na dzień? Tak, z reguły wiem wcześniej, absolutnie nie lubię, kiedy jest z dnia na dzień, bo ja lubię mieć plan z dużym wyprzedzeniem, kiedy ja wiem, tak jak na przykład przyszły tydzień, jak wygląda i najpierw, żeby już się nic nie zmieniło, bo ja już mam swoją wizję tego w głowie i jak coś mi się zmienia, to mówię, Boże, znowu muszę coś pozmieniać. Okay. Więc fajnie, uwielbiam planować, natomiast nie lubię, jak coś mi te plany psuje. Jasne. To jest akurat bardzo duża domena dyscypliny, że pewnie jeszcze z maksymalistą, bo te plany pewnie są jak
najbardziej ułożone. Maksymalnie tam mówiłaś, że masz tam na szóstym miejscu. Tak, na szóstym. A, no dobrze. I mówiłaś, że jedyne narzędzie, z którego korzystasz, to jest Nozbi. Mhm. I rzeczywiście te plany na przyszły tydzień masz w Nozbi zapisane? Co się będzie działo? Czy też to jest ta głowa? Bardzo często korzystam z szablonów projektów, które mi bardzo ułatwiają pracę. Natomiast wiele też zadań jest powtarzalnych. Albo wiem, że one czekają do zrobienia i wtedy mówię, okej, dobra, w poniedziałek wiem, że mam czas, wrzucam to sobie na poniedziałek. Okej. To, co powiedziałeś o szablonach, bo nie wiem, pewnie nie wszyscy korzystają z narzędzi typu Nozbi czy Todoist, tam można sobie stworzyć takie coś, szablon to najlepsze zdanie, tylko właśnie zastanawiam się, jak to wytłumaczyć. To jest listę zadań powtarzalnych, które po prostu włączamy w odpowiednim momencie. Jasne. Ja na przykład mam to dla siebie, przy mojej dyscyplinie, dla każdego podcastu. Każdy odcinek podcastu to jest ten sam zestaw zadań, więc mam przygotowane, okej, stwórz projekt na podstawie tej listy, ona się populuje, wypełnia w tymi samymi zadaniami. Dobra. Mówisz o tym, że lubisz planować, nie lubisz zmieniać tych planów, ale wiemy, że życie jest życiem i nie da się tak zrobić, żeby te plany się nie zmieniały. No to jak do tych zmian podchodzisz? Co wtedy robisz? Skąd wiesz, co się zmienia, na co? Jak te sytuacje są obsługiwane? Jeżeli wiem, że coś się zmienia, to nawet na szybko muszę to przeplanować w głowie. Nie robię nigdy czegoś spontanicznie, że dobra, zrobimy, zobaczymy jak będzie, tylko mówię, okej, zmienia się to, czyli w takim razie wywalam to, muszę zrobić to, muszę to ułożyć w plan. Nawet jeżeli tego nie zapisuję, to mniej więcej w głowie muszę szybko przeplanować jakąś nową wizję tego mieć i wtedy już podążam według tego nowego planu. Okej, czyli to nie jest takie, ja to doskonale rozumiem też z dyscypliną wysoko. Dobry plan pomaga temu, żeby łatwiej zmieniać, bo wiemy dokładnie, co się zmienia. Tak, więc to jest dokładnie. Różne. Natomiast zaskakuje mnie to, że robisz to w głowie. Jak sobie z tym radzisz, że nic ci z głowy nie ginie? Bo mówisz, że ten plan przedstawiasz w głowie. Jeżeli dzieje się coś takiego, że muszę zrobić szybko, to robię w głowie, natomiast uwielbiam później to zapisać. I właśnie w Nozbi, tak? Mam taki, tak. Mam porządek, odkąd w ogóle zapisuję. Zawsze lubiłam planować, natomiast kiedyś tego nie zapisywałam i żyłam w ciągłym takim stresie, że ja o czymś zapomnę. Bardzo późno wpadłam na to, że można pewne rzeczy zapisywać. Mówię, nie, no przecież nie zapomnę, no jeszcze problemu z pamięcią nie mam, ale miałam tak, że o Jezu, muszę pamiętać o tym, aha, jeszcze to mi się przypomniało, mówię, dobra, 7 rzeczy mam do zrobienia i później tak liczyłam, czy na pewno zrobiłam 7, mówię, Boże, przecież to można zapisać. I to mi bardzo ułatwiło i też uspokoiło, bo ja wiem, że mam zapisane, że ja nie zapomnę, że w każdej chwili mogę otworzyć, zobaczyć, aha, jeszcze to i jestem naprawdę dużo, dużo spokojniejsza. Jasne. Łatwiej też mi jest ogarnąć, kiedy widzę jakby tą listę i nie muszę wszystkiego pamiętać. Też tutaj achiever jest, nie? Ten, przypuszczam... Uwielbiam to odhaczać. Właśnie, odhaczanie, że tam w Nozbi jest to wizualnie widoczne, nie? Wizualnie i wczoraj właśnie jeszcze wróciłam do odcinka z Michałem Śliwińskim, właśnie twórcą Nozbi, z którym współdzielę aż 4 talenty, więc jakby moja miłość do Nozbi jest nieskończona. I właśnie to był ten fragment, ja wtedy jeszcze nie znałam swoich talentów i jak słuchałam tej rozmowy i właśnie była informacja o tym, że jest Michał w stanie zapisać coś tylko po to, żeby to skreślić, to mówię, nie, po prostu jakbym słyszała siebie. Zdarza mi się nieraz. Wiem, że coś mam zrobić. Ja zrobię to za 10 minut, na pewno nie zapomnę, ale ja zapiszę i jak zrobię, to odkreślę. To jest po prostu... Jasne. To jest silniejsze. Ja po prostu uwielbiam, jak odhaczam, jest to zrobiłam i ta lista tak jest coraz mniejsza. Właśnie w Nozbi jest ten efekt wizualny, że tych zadań ubywa. To jest dla mojego achievera przyjemność po prostu na to patrzeć. Jasne. Też jest bardzo motywujące, nie? Że właśnie że znikają te rzeczy. Mam pytanie o optymistę. Mówiłaś, że masz optymistę chyba też na 9. miejscu, z tego co pisałem. Czy on pomaga, czy przeszkadza w planowaniu? Pomaga, bo ja mam takie... Nie, no ja przecież ze wszystkim zdążę, no nie? Wszystko zrobię, nie ma rzeczy niemożliwych, więc tak, jak najbardziej. Dziwię się, że w ogóle on jest tak nisko, ale widzę, że inne talenty po prostu bardzo mocno się musiały rozepchnąć i gdzieś tam go zepchnęły, spodziewałam się, że będzie wyżej, ale bardzo go widzę, zdecydowanie bardzo go widzę, pomaga. Myślę, że jeżeli ktoś ze słuchaczek zna kogoś z talentem optymista, to teraz słuchając Oli bardzo może usłyszeć ten optymista, bo jest bardzo widoczne, słyszalne w głosie. Mam dodatkowe pytanie do tego optymisty, bo tam to połączenie z maksymalistą, mówisz, że masz przekonanie, że dasz radę, zdążysz, więc jestem taki poczucie do przodu, ale nie jest czasami, że planujesz za dużo na dzień przez to? Nieraz mi się zdarza, nieraz mi się zdarza przecenić swoje możliwości, natomiast bardzo
Mi się wydaje, że bardzo mi dojrzał ten achiever i dyscyplina w momencie, kiedy zdecydowałam się troszeczkę odpuścić. Mhm. Kiedy zaczęłam to akceptować, że w niektóre dni nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, bo kiedyś miałam tak, że nie, dopóki nie skreślę wszystkiego z listy, to będę siedziała, nieważne, która jest godzina, nieważne, o której następnego dnia muszę wstać, ale muszę zrobić. No nie kończyło się to dobrze, bo później byłam po prostu nieprzytomna. To było dość ciężkie, ale to było takie przekonanie, że przecież muszę. I jak zaczęłam odpuszczać, mówię, nie, jest już późno, ja muszę się położyć spać, zrobię to jutro. Jeżeli to nie jest coś takiego, że jeżeli nie zrobię, to się świat nie zawali, to odkładam. I wydaje mi się, że to jest takie bardziej dojrzałe podejście do tego. Dobrze. To mam tutaj pytanie, jak się tego uczyłaś? Bo odpuszczanie jest tak bardzo trudną sztuką. No, jest trudno. Jest trudno. Chyba po prostu przez obserwację siebie i własnego organizmu. Bo w momencie, kiedy przeholowałam nieraz, to później źle się czułam, kiedy przespałam tylko kilka godzin i następnego dnia absolutnie nie byłam produktywna, mówię, trzeba było zrobić mniej i następny dzień byłby lepszy. To była ciężka nauka, ale nieraz mi się zdarza, nie lubię tego, więc mam takie, obchodzę to w ten sposób, że jeżeli jest już późno i wiem, że już nic więcej dzisiaj nie zrobię, a na liście priorytetów jeszcze coś jest, to po prostu odgwiazdkowuję to. Wiem, że to jutro wskoczy na czerwono, ale odgwiazdkowuję, mówię, okej, lista priorytetów na wieczór jest pusta. Odgwiazdkowuję, czy usunąłem listę priorytetów? Tak, w Nozbe, tak. I wtedy lista priorytetów jest pusta. Wiem, że następnego dnia się pojawi na czerwono z przekroczonym terminem, ale to już będzie następny dzień. Jasne. Trochę tutaj słychać też tego talentu empatia, nie? Bo mówiłaś, że masz go na drugim miejscu. Tak. Takiego wsłuchiwania się w siebie. W kontekście talentów szóstopiątki i planowania, talent zgodność, harmony. W jaki sposób, nie wiem, czy w ogóle masz takie sytuacje, że ktoś z zewnątrz wpływa na twoje plany, że ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, Ola, potrzebuję, żebyś zrobiła to, to i tamto. Czy są takie sytuacje i jak ten talent pomaga lub przeszkadza w ogarnianiu tego typu sytuacji? Z reguły jest tak, że achiever się wyrywa. Wiem, że niektóre osoby to denerwuje, bo ja jeszcze zanim ktoś skończył mówić, ja mówię, dobrze, ja już robię, ja już szukam, ja już załatwiam. Nieraz jest tak, że po prostu nie potrafię tego powstrzymać, to jest silniejsze, ale dążę do tego, żeby się nauczyć, żeby powiedzieć, okej, dobra, nie wyrywać się, jeżeli ktoś poprosi, to tak, ale to też wynikało z tego, że brałam na siebie za dużo, bo mówię, okej, dobra, ja zrobię, ja załatwię, ja poszukam i później mówię, Boże, kiedy ja mam to wszystko zrobić? Natomiast tak, te harmonii, myślę, że nieraz przeszkadza w tym planowaniu, bo ja bym coś chciała, ale muszę uwzględnić inne osoby. I tutaj jednak to harmonii troszkę zwycięży, żeby nie powodować żadnego konfliktu, no to jasne. Muszę troszeczkę powściągnąć te swoje zapędy do planowania. Ja nagrywałem niedawno odcinek z maksymalistami do drugiej serii Słownika Talentów. Jak słuchacze, słuchaczki słuchają tego odcinka o maksymaliście jeszcze nie ma, ale ja już mam go nagranego. I pamiętam, że moi goście mówili właśnie o tym, że ten maksymalista czasami sprawia, że oni biorą na siebie za dużo i w kontekście relacji to jest czasami trudny talent. I to myślę, że ta zgodność może tu być takim bezpiecznikiem dla maksymalisty. Żeby trochę właśnie zarządzić tą sytuacją. Ona jest jednak wyżej, więc okej, dobra, nie wyrywam się, niech będzie spokojnie, nie wchodźmy w żadne konflikty. Tak, to zdecydowanie tutaj, to wygrywa. Dobrze. Pokonuje maksymalistę. Mam jeszcze jedno pytanie a propos planowania. Jak daleko do przodu patrzysz? Czyli na przykład my teraz rozmawiamy, koniec października, 28 października jest teraz. Jak daleko do przodu masz zaplanowane i prywatnie, ale też firmowo rzeczy? Czy wiesz, co się będzie wydarzało, nie wiem, w marcu, w sierpniu czy w styczniu? Nie, na razie sięgam do stycznia prywatnie, ale generalnie nie robię takich bardzo odległych planów. Raczej planuję takie rzeczy bardzo na bieżąco, ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie. Okay. Już parę razy próbowałam, natomiast to nie wychodzi. Jakiś mniej więcej zarys mam, bardziej wizję tego, jak bym chciała, żeby to wyglądało, ale nie robię takiego konkretnego planu. I ta wizja pewnie pomaga bardziej wybierać tu i teraz rzeczy do zrobienia, a nie skupiać się, rozumiem. Wiesz, to też jest ciekawe, bo niektórzy się kojarzą dyscyplinę właśnie z takim planowaniem też bardzo odległym. Ta dyscyplina bardziej jest o pewnej strukturze, o trzymaniu tej struktury, a nie o takim planowaniu właśnie w nieskończoność. Super. Tak, ona raczej wydaje mi się, że bardziej pomaga tak na bieżąco, żeby ten plan, który jest, mieć jakiś ułożony, a niekoniecznie na parę miesięcy do przodu. Jasne. Natomiast ten na tydzień, dwa jest bardzo precyzyjnie tak zaplanowany. Jasne. Mam ochotę przybić piątkę dla ciebie, bo mam takie same potrzeby i bardzo podobnie działam. Bardzo ci dziękuję. To jest dokładnie to
pokazałaś swoją dynamikę talentów w kontekście planowania i też ty tego nie wiesz, bo ja przed chwilą nagrywałem też rozmowę z Teresą, którą słuchacze już słuchali. Teresa powiedziała o czymś bardzo podobnym do ciebie, co jej pomogło rozwijać się, lepiej planować i być lepszą na siebie. Też mówię o odpuszczaniu. Zupełnie innymi talentami niż ty, ale odpuszczanie, nauczenie się tego odpuszczania jest tak ważną sztuką w kontekście planowania i takiego no, well-being, takiego dobrostanu własnego, nie? Że my nie bierzemy na siebie tak, za dużo. Tak, bo nieraz nawet najlepszy plan, no niestety nie udaje się go zrealizować, czasem jest to totalnie niezależne od nas i wydaje mi się, że nie można w tym momencie się frustrować tym, że się nie udało. No nie na wszystko mamy wpływ, ja Jasne. Się już tego nauczyłam dzięki filozofii stoickiej, to mi niezwykle pomogło i w planowaniu, i w takim normalnym funkcjonowaniu. Jasne. Wyciągamy wnioski z przeszłości i patrzymy do przodu, nie? To jest dobre podejście. Olu, bardzo, bardzo ci dziękuję. Gdyby słuchacze z podobnymi, słuchaczki z podobnymi talentami do ciebie chcieli trochę cię podpytać o to planowanie, jak z nich korzystać z talentów, jak je rozwijałaś, to gdzie mogą się z tobą kontaktować, jak cię mogą znaleźć, gdzie szukać? Najlepiej na Intencjonalnie. Mhm. Tam jestem, można mnie znaleźć, można napisać. Bardzo chętnie odpowiem na jakieś pytania albo mailowo, bo ja jestem zwolenniczką tradycyjnej komunikacji, więc to jest dla mnie najwygodniejsze. Adres mailowy podam, możesz umieścić w notatkach, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, potrzebuje jakichś informacji, to ja bardzo chętnie Jasne. Zapraszam. W notatkach będzie link, mail i tam się można kontaktować. Bardzo dziękuję za twój czas. Dziękuję bardzo. Cześć Jakub. Cześć Dominiku. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do nagrania odcinka o talentach i planowaniu. Nie będę ukrywał, że my się znamy już dosyć długo. Ostatnio próbowałem sobie przypomnieć, czy to jest 2 lata już mniej więcej? Chyba nawet ponad. Chyba zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać gdzieś koło kwietnia 2019. Tak, więc 2 lata. Od pracy wspólnej przeszliśmy do rozmawiania czasami o życiu, czasami o biznesie, czasami spotykania się tak na co dzień. I jestem ciekawy, czego się dowiem o tobie dzisiaj w kontekście planowania, bo rozmawiamy o kontekście planowania, ale zanim przejdziemy do planowania, gdybyś mógł słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz, kim jesteś? Jeżeli chodzi o to, co robię, to w różnych swoich aktywnościach staram się pracować zespołowo, tak żeby kreować jak największą wartość, tak? Zarówno od strony wytwarzanego produktu, jak i osób, które z tej usługi, z tego produktu, procesu korzystają, bo uważam, że w zespole jest siła i rzeczywiście taka matematyka 2 plus 2 nie zawsze daje 4, zazwyczaj może dać więcej w przestrzeniach pracy zespołowej. Obecnie działam jako product owner w Pragmatic Coders, to jest jedna rzecz, którą się zajmuję. Druga to jako entuzjasta Agile Coach w Rosiek Solutions, wdrażamy rozwiązania agile'owe w zespołach HR. A poza tym staram się być tu i teraz. To jest moja taka główna myśl przewodnia z różnych perspektyw, z perspektywy zwracania uwagi na swoje potrzeby, ale też takiego odczuwania. I mogę się podzielić, ostatnio bardzo mnie zainteresowało coś takiego, co się nazywa floatingiem. To jest niesłychane uczucie i super sprawa, bo od jakiegoś czasu chodziło mi powiązanie medytacji z wodą. Idealnie się to sprawdza. Floating to jest bardzo słona woda, gdzie jest takie kapsule, zamykasz, jest ciemno i masz takie wrażenie, że się unosisz w powietrzu, tak? To jest o tym mówimy? Dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak, tak, tak. Jest właśnie nasolenie tak jak w Morzu Martwym, gdzie spokojnie się można zrelaksować i rzeczywiście to jest dla wszystkich, tak? Nie trzeba umieć pływać, bo ta woda unosi. Także to jest super, a po drugie można odpłynąć, tak? Bo nie czuję się dotyku, tak? Przy medytacji, czy siedzimy, czy leżymy, czy mamy pozycję kwiatu lotosu, cokolwiek, zawsze czujemy jakiś dotyk. A tutaj jest to zupełnie inne doznanie. Nie próbowałem jeszcze, więc chętnie. Czyli to już mamy jedną rzecz, którą się dowiedziałeś z rozmowy. Tak, 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 tak. Warto rozmawiać. Dobrze, kontekst planowania, ale też kontekst talentów, więc gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, jakie masz top 5 talentów, z którymi przychodzisz? Wiesz, z chęcią bym wspomniał o top 10, bo widzę Dobra. Powiązania pomiędzy całą dziesiątką. To tak, zaczynając od pierwszego, to jest bliskość, później na drugim miejscu zgodność, trzeci to rozwijanie innych, bezstronność jest na 4. miejscu, odpowiedzialność na 5. Druga piątka rozpoczyna się od empatii, 7. to indywidualizacja, 8. uczenie się, na 9. miejscu jest dyscyplina i na ostatnim, 10. jest organizator. Dobrze. Będziemy się do tego odnosić pewnie w trakcie rozmowy. Dobrze.
Planowanie. Zacznijmy od takiego ogólnego pytania. Jak myślisz o planowaniu? Zapytam ci pytanie, okej. Jak planujesz? To bardziej myślisz o tym, jak planujesz dzień, tydzień, czy przychodzi do głowy plany na rok, 5 lat do przodu? Jakie to jest pierwsze takie skojarzenie z planowaniem ciebie? Pierwsze skojarzenie to jest dzień, tydzień. To jest to, co mam blisko, bo też z racji tego, że działam w środowisku IT, działam w środowisku zwinnym, to silne jest we mnie takie poczucie takiego podejścia just in time. To jest podejście z Lean, z metodyki Lean. I mówi ono o tym, żeby rozwiązywać tematy w momencie, kiedy one potrzebują rozwiązania, tak? Żeby nie robić czegoś na zapas, tak? Żeby nie generować tak zwanego waste'u, czyli elementów zbędnych w systemie. I dlatego jak myślę o planowaniu, to myślę to, co mi jest potrzebne teraz, nie tylko w perspektywie jednego dnia, no to może być tydzień, 2 tygodnie, tak? Też jakieś cele, powiedzmy, krótsze. I to jest coś, co mi przychodzi pierwsze na myśl. Jasne, no to zacznijmy od tego krótkiego terminu. Dzisiaj rozmawiamy, jest 11:45 w tej chwili, wtorek, poniedziałek, bo 2 listopada nagrywamy, więc mi się od rana myli, że jest poniedziałek. Jak podszedłeś do tego dnia? Skąd wiedziałeś, że co dzisiaj będziesz robił, czym się dzisiaj chcesz zająć? Jak powstał plan na dzisiaj? To może zacznę od tego, jak planuję ogólnie tydzień, tak? Bo to jest dla mnie istotne. Zazwyczaj w niedzielę wieczorem siadam z moim kalendarzem, z moją listą zadań to do i rozplanowuję mniej więcej tydzień, co chcę zrobić w danym tygodniu. Zaczynając od grubszych tematów, grubszych takich bloków, można powiedzieć, i też wplatając to takie tematy, które wiem, że muszą się zadziać na przykład w danym tygodniu, czy muszę coś przygotować, bo coś będę realizował za 2-3 tygodnie, już trzeba zacząć to robić, tak? I patrzę wtedy, kiedy mam przestrzeń na to, to od tego zaczynam. I zazwyczaj to moje niedzielne działanie z planem kończy się na zaplanowaniu od poniedziałku do piątku. Weekend zazwyczaj zostawiam sobie na planowanie, powiedzmy, w ciągu tygodnia, bo wiem, że to jest dosyć zmienne u mnie. I mając taki, powiedzmy, plan ramowy, codziennie wieczorem siadam i weryfikuję plan na następny dzień. Patrząc na te bloki, które sobie zdefiniowałem, czy takie grubsze elementy, którymi chcę się zajmować, jak i konkretne zadania. Czy one się spinają, czy mam przestrzeń na to wszystko, co chciałbym wykonać. I potwierdzam sobie ten plan, okej, to jest coś, co chciałbym dzisiaj zrealizować. Jak długo ci zajmuje takie planowanie? Ile spędzasz na to czasu w niedzielę, ile czasu spędzasz na to tak w każdy dzień wieczorem, żeby zaplanować kolejny dzień? Tak mniej więcej. W niedzielę to jest kwestia około 15-20 minut, żeby to przejść. Codziennie to jest kwestia max 5. Okay. Myślę, że to jest fajne. Chcę potwierdzić. To jest fajne rozbicie mitu, bo niektórzy myślą, że planowanie zajmuje kilka godzin tak naprawdę. A tak jak mówisz, 5 minut razy 5 to jest 25, pół godziny. Tak naprawdę godzina, półtorej godziny to max w ciągu tygodnia, żeby zaplanować pozostałe 168 godzin. 167 godzin. Wspomniałeś takim czymś, mówisz o planowaniu tygodnia, ale też mówiłeś, że patrzysz na 2-3 tygodnie do przodu. Że patrzysz w sensie, co już trzeba zacząć w tym tygodniu, żeby być przygotowanym za 2-3 tygodnie do przodu. Czyli to znaczy, że masz gdzieś też jakiś ramowy plan miesiąca na kilka albo kilku tygodni do przodu? Nie trzymam takiego planu spisanego. Mam coś takiego, że może też troszeczkę zahaczę o narzędzie, które używam, bo to będzie łatwiej o tym rozmawiać. Głównie korzystam z kalendarza. Akurat ja korzystam z Google'owego kalendarza. Czyli elektroniczny kalendarz. Elektroniczny. Tak, zdecydowanie elektronicznie. I korzystam też z Todoista jako narzędzia do trzymania moich zadań. I jest tak, że jeżeli coś mi wpada, jeżeli wiem o jakichś tematach, które powinienem zrealizować, to zazwyczaj od razu blokuję sobie na konkretny dzień czas, że chciałbym się tym zająć, tak? Bo to może być na przykład coś takiego, że wiem, że za, nie wiem, 2 tygodnie mamy webinar, tak? No to wiem, że muszę już to zablokować i to siedzi w kalendarzu. Po drugie, to co robię, to na przykład jeżeli jest duże zadanie i wiem, że je trzeba jakoś przygotować, nad nim siąść, troszeczkę więcej czasu poświęcić de facto, to wtedy robię to w ten sposób, że zaczynam od małego kroku. Czyli nie wrzucam sobie od razu, przykład, stwórz jakieś szkolenie. To jest duże, to jest bardzo duże zadanie, tak? I nie siadam od razu nad tym zadaniem tak, żeby
stworzyć to szkolenie, czyli nie wrzucam sobie zadanie stwórz szkolenie, tylko na przykład zaczynam od tego zaplanuj przygotowanie do stworzenia szkolenia. I wrzucam sobie na to czas, tak, żeby zaplanować i po takim na przykład bloku czasu, nie wiem, godzina, półtorej, powstają już konkretne zadania, które umiejscowiam w konkretne dni i na przykład jak robię sobie planowanie tygodnia albo planowanie kolejnego dnia, to wtedy widzę, że takie zadania są i wiem, że powinienem je zrealizować danego dnia, tak? Czyli muszę znaleźć blok czasu, muszę znaleźć przestrzeń, żeby to zadanie de facto zrealizować. Jasne. Czyli zadania, które planujesz, które wykonujesz, one nie powstają tylko w ramach tego planowania tygodniowego, tylko też z dnia na dzień czasami coś dochodzi, nie? Na podstawie na przykład tego, że zaplanuj pracę nad szkoleniem, to może wygenerować jakieś zadania, które sobie rozdystrybuujesz pomiędzy dostępny czas na następne dni. Dokładnie tak, dokładnie okay. Tak. I zadania de facto powstają cały czas, tak? Pamiętam kiedyś taką sytuację, jak kolega się mnie pytał, no dobra, no ale korzystam z elektronicznych narzędzi do tego, żeby zadania dorzucać, to co jeżeli na przykład jakieś zadanie ci wpadnie pod prysznicem, że coś musisz zrobić? No to wtedy ćwiczymy pamięć, tak? Wtedy ćwiczymy pamięć, żeby te 10-15 minut jeszcze zapamiętać to zadanie i sobie to dodać. Natomiast tak, zdecydowanie te zadania powstają na bieżąco i jak są te sesje planowania, sprawdzam, czy mam przestrzeń na wykonanie danego zadania następnego dnia, czy danym tygodniu. A propos zadań pod prysznicem, jak planujesz na papierze, też nie zapiszesz, aczkolwiek robiłem kiedyś research, szukałem narzędzi, które mogę zamontować pod prysznicem. Zrezygnowałem z tego, ale są takie narzędzia, które są wodoodporne, notatniki pod prysznic, tylko jako ciekawostka. Dobra, no, tu mamy tę strukturę. Bardzo mnie interesuje w kontekście planowania, to co w takim wypadku, jak coś się zmienia? Nie wiem, zachorujesz, ktoś od ciebie z bliskich osób potrzebuje pomocy dany dzień. Zespół przychodzi i mówi, że wydarzyło się coś nieprzewidywalnego i zamiast mieć 2 godziny na swoją pracę własną, nagle potrzebujesz spędzić kilka godzin gasząc pożary albo pomagając rozwiązywać. Co się wtedy dzieje? Zmieniam plan. Tak, zmieniam plan. To co mi daje to, że taki plan przygotowuję, czy to w blokach, czy w zadaniach, jest świadomość tego, z czego powinienem zrezygnować, tak? Bo zdarzają się takie sytuacje nieprzewidziane i albo mogę podjąć decyzję o skróceniu pewnych bloków czasu na dane zadania czy dany temat, albo wręcz rezygnację z tego, tak? I też w związku z tym są takie sytuacje, że na przykład planując dzień następny, mam dużo, dużo rzeczy do ogarnięcia, wrzucam te bloki, które będę myślał, że poświęcę na dany typ zadań czy na dane zadanie i się okazuje, że no, niestety nie starczy mi czasu, bo doba ma 24, no ale ja też cenię sobie sen, więc dbam o to, żeby trochę się wyspać, tak? Żeby mieć siły na następny dzień. Więc na przykład ja nie rezygnuję z czegoś albo skracam. I to samo się tyczy właśnie takich nagłych sytuacji. Cenię sobie tą świadomość. Także wiem, na co to wpłynie to, że na przykład czymś się muszę zająć niespodziewanie. Jasne. Odnosząc do talentów, masz takie dwa talenty, które często są kojarzone ze strukturą, jasnymi zasadami, bezstronność i dyscyplina. I często jak rozmawiam z ludźmi o tych talentach, to mają takie skojarzenia, że te talenty przeszkadzają w zmianach. A ty mówisz, po prostu zmieniam. Nie? Tak to zabrzmiało lekko i bezwysiłkowo. Jak to jest w praktyce? Z czego wynika ta lekkość zmiany? Okej, kilka myśli już mam w głowie. Właśnie bezstronność i dyscyplina, tak, daje mi to, żeby skupiać się na kwestiach procedur, tego, żeby wiedzieć, co chcę wykonać dnia następnego na przykład. I tutaj te dwa talenty pomagają mi bardzo w zadaniach takich powtarzalnych. W sensie, że wiem, że coś muszę zrobić. Jak mówiliśmy o czasach, które poświęcam, czy to na planowanie dzienne, czy na planowanie tygodniowe. Takim hintem, który odkryłem po jakimś czasie planowania, to jest korzystanie z funkcji zadań rekurencyjnych, znaczy takich powtarzalnych, że coś robimy codziennie, coś robimy co tydzień, coś robimy co 2 tygodnie. Wiem, że to może być oczywiste dla osób, które aktywnie korzystają z kalendarza elektronicznego. Natomiast dla mnie na początku to było odkrycie z tym, że narzędzie, z którego korzystam, daje możliwość łatwego zarządzania takimi zadaniami. I to jest duży plus. Oprócz tych dwóch talentów, o których wspomniałeś, mam inne talenty, które działają powiedzmy w drugą stronę, tak? Trochę ciągną w drugą stronę. I tutaj taką trójkę wyciągnąłem, czyli Harmony Responsibility Arranger, czyli organizator, odpowiedzialność i
Zgodność. Zgodność. Tak, zawsze zapominam, jak jest tłumaczony harmon. Tak, zgodność. To jest taka, czuję, że mam taką wewnętrzną potrzebę do tego, aby zobowiązać się do tego, co zostało, co powiedziałam, że wykonam. Plus ta odpowiedzialność, jak wiem, tak wspomniałeś o osobach bliskich, tak? Jak jest jakiś pożar, jak coś się dzieje niedobrego, no to też ten talent wchodzi do gry, wchodzi, uwydatnia się, można powiedzieć. Mhm. I przejmuje kontrolę nad tymi dwoma pozostałymi, czyli bezstronność i dyscyplina. I tak jak patrzę wewnątrz siebie, to widzę, że sprawia mi ogromną radość to, że ludzie, z którymi współpracuję, też doceniają to, co ja zrobiłem. Więc w przypadku takich sytuacji alarmowych, jeżeli dostarczę wsparcie, jeżeli ogarniemy coś wspólnie, to też jest o wiele większa satysfakcja z tego. I to jest super. Myślę, że masz też jeszcze taką jedną parę, którą ja często widzę u osób, które odpowiedzialnie planują, czyli właśnie odpowiedzialność i rozwaga. Często widzę, że te dwa talenty są dojrzałe, to właśnie odpowiedzialne planowanie, że ja wiem, że jak zaplanuję za dużo, to jest ryzyko, że się wszystko posypie. I też zakładam, ale możesz zweryfikować, jeżeli to jest nieprawda, że masz jakiś zwykle bufor w ciągu dnia, że nie planujesz, nie wiem, od godziny zero startu pracy do końca dnia wypełnione w 100%, tylko że zostawiasz sobie jakiś przestrzeń na działanie. Tak, bufor albo realizuję tym, że zostawiam puste przestrzenie w kalendarzu, albo jestem świadomy tego, że pewne zadania trwają troszkę krócej, a i tak zostawiam na dłużej. Przykład, mam taki blok półgodzinny na medytację i takie ćwiczenia rozciągające, który mi zazwyczaj zajmuje 20-22 minuty. Ale zostawiam to pół godziny. Nie jestem taki pixel perfect, taki dokładny co do minuty, bo to by było niezarządzalne. Tak, to są dwa sposoby, które wykorzystuję. Jasne. Jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć w naszej rozmowie o planowaniu, bo tutaj skupiliśmy się na tym krótkim terminie. Jak łączysz to, co wybierasz w planowaniu tygodniowym, patrząc na te kilka tygodni do przodu, z czymś większym? Nie wiem, czy w ogóle myślisz o czymś większym za rok, za kwartał, za dwa lata? Gdzie to połączenie następuje i jak dbasz o te dłuższe plany i te krótsze w kontekście tych dłuższych? Miałem różne podejście do technik planowania dłuższego, od takich powiedzmy średnio długich, czyli 12-tygodniowy rok, poprzez działanie z planowaniem takim powiedzmy 2-3-letnim. I to, co teraz testuję, jest trochę w zmianie, że tak powiem, bo to tutaj się mój kolejny talent uwidacznia, czyli uczenie się. Lubię sprawdzać różne rzeczy i testować to, co na mnie działa. Od roku wspólnie z moją żoną korzystamy z tego podejścia definiowania celów na różne obszary życia. I te cele zdefiniujemy sobie razem, żeby sprawdzić, czy idziemy w tym samym kierunku, czy mamy takie samo rozumienie tych obszarów, tak żeby się synchronizować, ale też każde z nas wyznacza sobie inne kroki na kolejne 2-3 miesiące. I to mi pozwala synchronizować się między tymi kwestiami dotyczącymi takich bieżących zadań i też rzeczy, które chciałbym zrealizować w przyszłości. Nie zawsze to jest jeden do jednego, tak? Bo są takie obszary, które zostawiam powiedzmy troszeczkę same sobie, jeżeli chodzi o takie działanie w nich, a są obszary, które na przykład dotyczące bardziej kwestii zawodowych, można powiedzieć, które jednak bardziej krystalizuję i doprecyzowuję, tak? Żeby rzeczywiście to powiązanie było bardzo silne. Jasne. Bardzo inspirujące jest to, że mówisz, że pracujesz na tym z żoną. To jest bardzo często, może nie bardzo często, często spotykam osoby, które pracują nad wizją życia, ale żeby to odbijać też od wizji życia partnerek, partnerów, już nie jest takie częste. Ostatnie pytanie w kontekście planowania. Zapytam cię, gdzie słuchacze i słuchaczki mogą cię znaleźć. Czy pies Tiara zmieniła coś w twoim planowaniu? Tak. Masz psa od kilkunastu miesięcy, roku? Tak, kilkunastu miesięcy, już ponad rok. Tak, wprowadziła więcej sytuacji awaryjnych. Ostatnio przeglądałem taki powiedzmy, nazwijmy to dziennik wydatków, który prowadzę. I tam też między innymi są wydatki związane z psem i śmieliśmy się z żoną, że dużo było wizyt u weterynarza. Rzeczywiście trochę to czasu zajmuje. Natomiast
Jeżeli chodzi o taki plan dnia, to też pies prowadził spacery, tak? To jest też pozytywne, że takiego wymuszenia wyjścia na zewnątrz i takiego oddechu. Zresztą teraz uczę się też przeznaczania czasu na nic nie robienie. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Tak? Że w świecie, w którym chce się jak najwięcej osiągnąć, dążyć, to takie zatrzymanie się i rzeczywiście realne nic nie robienie jest też wyzwaniem. Myślę, że talenty typu bezstronność i dyscyplina mogą w tym pomóc. Jak się wyznaczy czas na nic robienia, to jest ten czas. Tak. Dzięki Kuba. To jest dokładnie to, co chciałem pokazać dzięki tej rozmowie, że różne osoby z różnymi talentami różnie podchodzą do planowania i myślę, że słuchacze, słuchaczki, jak posłuchają czterech rozmów, to zobaczą różne podejście. Natomiast gdyby ktoś chciał jeszcze cię dopytać, albo sprawdzić, albo zainspirować jeszcze, albo doszczegółowić pewne rzeczy, to gdzie może cię znaleźć, gdzie szukać, gdzie powinien się udać? Najłatwiej będzie to osiągnąć poprzez dołączenie do społeczności intencjonalnie.pl, na której aktywnie działam, oraz jeżeli taki kontakt bezpośredni, to też zapraszam na mój profil na LinkedInie. Jasne. Obydwa linki będą w notatkę do odcinka, więc będzie można znaleźć Jakuba. Dzięki Kuba za twój czas. Dzięki. Cześć Beata. Cześć. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i chęci porozmawiania o planowaniu i talenta w kontekście planowania. No i jak to zwykle na początku, jak rozmawiam z nową osobą, słuchacze i słuchaczki jeszcze nie wiedzą, z kim rozmawiam, więc gdybyś mogła powiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz, kim jesteś? No to tak, swoje życie w zasadzie dzielę na takie trzy obszary. Pierwsze to jest matkowanie mojej trójce. Mam trójkę dzieci i w zasadzie większość czasu przeznaczam na to, żeby zawozić ich do szkoły, odbierać takie rzeczy typowo właśnie związane z rodzicielstwem. Poza tym jestem studentką i dietetyczką. W zasadzie dietetyczką w czasie kształcenia. O, tak lubię o sobie mówić. Okej. Ja się czasami śmieję, że wiesz, ludzie nazywają opiekę nad dziećmi czasami urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym. Tak. Myślę, że chyba ludzie nie wiedzą, co to znaczy urlop, prawda? To jest właśnie taka praca, jak się mówi, że na pełen etat, no to są trzy etaty. Dobrą sprawę. Taka dygresja. Ostatnio czytam, jak jest liczone PKB i jak byłoby bardzo inaczej, jaką miałoby inną wartość, gdyby uwzględniano pracę osób, które się opiekują dziećmi. W większości kobiet w naszym społeczeństwie. Więc to jest duża, duża praca. Dobrze, ale my dzisiaj o planowaniu na pewno do dzieci wrócimy, tak przypuszczam. Tak, też tak czuję. Więc zanim jeszcze o planowaniu, to gdybyś mogła powiedzieć, jakie masz talenty, bo będziemy z talentów korzystać i odnosić je. No to ja powiem o moim top 5. Na pierwszym miejscu jest empatia, potem wizjoner, naprawianie, rozwijanie innych i współzależność. Czyli w zasadzie większość mam z tej domeny relacji. Tak dobrze kojarzę. Dobrze. To są... Będziemy zaraz do nich wracać. Planowanie. To zacznijmy od ogółu. Jak myślisz o słowie planowanie, to bardziej ci przychodzi do głowy krótki termin? Dzień, tydzień, miesiąc? Czy bardziej myślisz w kontekście, co bym chciała osiągnąć w ciągu najbliższego roku? Jakie rzeczy mnie czekają za 2-3 lata? Gdzie jest ten punkt nacisku położony w tej chwili? To jest dobre pytanie, bo to zależy oczywiście od tego, o jakim rodzaju planowaniu mówimy, bo tak jak już mówiłam, mam wizjonera w top 5, który bardzo lubi daleko gdzieś tam sięgać. Jeżeli chodzi o takie moje rzeczy wewnętrzne, takie o swój rozwój osobisty, czy rzeczy związane z pracą, to lubię właśnie tak wybiegać daleko w przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o taki kontekst rodzinny, czy dziecięcy, czy tutaj okołodomowy, no to zdecydowanie bardziej wolę skupiać się na krótkich terminach, bo no życie z dziećmi pokazuje właśnie, że dużo trudniej jest zaplanować coś na dłuższą metę niż na przykład na tydzień. Mhm. No to zobaczmy jedno i drugie. Teraz mówię, nagrywamy we wtorek wieczorem, jest za 15:29. Czy to jest ten moment, kiedy ty już myślisz o dniu jutrzejszym, czy dzień jutrzejszy to jest dopiero planowanie rano? Kiedy planujesz sobie ten dzień, co się będzie jutro działo? Najczęściej planuję raz w tygodniu, cały tydzień. Mhm. I zaczynam od tego, że zaznaczam sobie takie najważniejsze, niekwestionowalne wydarzenia, które
na mur beton się muszą zadziać. I to są, możesz podać jakiś przykład? Pewnie. Są na przykład jakieś, nie wiem, wizyty u lekarzy na przykład, czy stałe godziny powrotu córki ze szkoły, bo mam tak, że jedna z trójki moich dzieci wraca do domu sama, ale tylko dwa razy w tygodniu. No i to jest o określonej godzinie, więc jak ja zostaję właśnie, siedzę w domu, to najczęściej dzieci są już w placówkach. No i jeżeli przychodzi godzina powrotu Emilki do domu, no to już wiem, że od tej pory raczej nic takiego swojego pracowego nie zrobię. Mhm. Więc te takie stałe godziny wrzucam sobie właśnie w kalendarz, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie na temat tego, ile czasu mi zostaje do dyspozycji. I w zasadzie od tego właśnie zaczynam i robię to no, raz w tygodniu. I to jest taki czas, który jest dla ciebie, tak? W sensie na twoją pracę, studiowanie, uczenie się? No tak, tak. W większości tak, chociaż właśnie też w ostatnim czasie to troszkę się zmieniło, bo zupełnie inaczej działam w czasie wakacyjnym, kiedy dzieciaki są w domu cały czas, a zupełnie inaczej teraz od września. No i na początku tego roku szkolnego mocno się boksowałam z tym, bo bardzo chciałam więcej pracować i więcej, żeby troszeczkę odejść od tych matkowych rzeczy. Natomiast plan lekcji jest taki, że musiałam jakby z poniedziałków i wtorków zupełnie zrezygnować i pogodzić się w końcu z tym, że to są dni, kiedy nie będę robić swoich rzeczy. To było mocno uwalniające, bo też zdjęłam z siebie jakieś takie ciśnienie z siebie, nie? Że muszę coś zrobić. No nie. Także mam długi weekend co tydzień. W cudzysłowie weekend, nie? Tak, tak. A, czyli rozumiem, że plan szkolny dzieci nadaje ci ramy, w których ty w ogóle możesz pracować. Dokładnie. I to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. W kilku wcześniejszych rozmowach też słyszałem dużo o odpuszczaniu. To jest trochę odpuszczanie, nie? Odpuszczanie tego, że muszę coś zrobić. I to jest trochę też nazywanie rzeczywistości. Mam takie warunki i tyle muszę robić. Wracając trochę do planowania takiego narzędziowego i takiego przybliżenia słuchaczkom i słuchaczom, jak to się dzieje. Mówisz, że raz w tygodniu. To jest piątek, to jest niedziela, poniedziałek, kiedy się to dzieje i ile ci to zajmuje? Takie... Najczęściej to jest niedziela, bo też, tak jak mówiłam, studiuję i to są studia zaoczne, więc często mam weekendy też wyjęte troszeczkę z życiorysu, bo zajęcia zaczynają się w piątek. Więc w niedzielę już tak po całym tygodniu siadam i mniej więcej zajmuje mi to pół godziny, może troszkę więcej, bo dopiero niedawno zaczęłam ten system testować. Natomiast takie myślę, że pół godziny to jest taka średnia. I jeżeli chodzi o narzędzia, to robisz to elektronicznie, robisz to na papierze? Co dla ciebie najlepiej działa? Aktualnie elektronicznie. Polubiłam się z obsydianem, więc jeszcze do końca go nie rozgryzłam. Natomiast podoba mi się też, że mam wszystko w jednym miejscu. O ile kocham papier właśnie do takiego planowania długoterminowego, gdzie mogę sobie zrobić jakieś mapy myśli, coś tego typu, to tutaj w tym tygodniowym planowaniu najbardziej mi się teraz sprawdza właśnie elektroniczne, ze względu na to, że część rzeczy mi się powtarza co tydzień, więc wystarczy, że to skopiuję i tylko dopisuję pozostałe. Zaraz cię podpytam o te długie plany i połączenia z takimi planami codziennymi, tymi tygodniowymi, ale chciałem cię dopytać o zmienność. Ja bardzo mgliście pamiętam ten czas, kiedy miałem małe dzieci, bo moi synowie są już nastolatkami. No ale bardzo często było to, że zachorowali, że coś się wydarzyło, że potrzebowali pomocy. No i to bardzo wpływało na zmianę tego, co mogłem robić. Nie? Więc jak często ci się zdarzają takie zmiany planów, że ty sobie coś w niedzielę te pół godziny zaplanujesz, masz te sloty czasów, a potem nagle wydarza się życie. I co wtedy robisz? Jak na to reagujesz? Co się dzieje wtedy tak naprawdę z twoim planem? Powiem ci, że to jest sytuacja, która występuje bardzo często, zdecydowanie częściej niż taki stan, kiedy faktycznie to, co sobie zaplanuję, mogę w 100% zrealizować. No nie. I na początku bardzo z tym walczyłam i naprawdę zaakceptowanie tego, że jestem mamą, było moim game changerem w tym roku w zasadzie. Że no nie będzie tak, jak ja sobie wymyśliłam, no bo jednak jestem cały czas w jakimś połączeniu z dzieciakami i z moim mężem. I tego się nie da odseparować, choćbym nie wiem, jak chciała. Także to było takie dosyć istotne. Okej, okay, no więc mówisz o tej akceptacji tego, że się będzie zmieniało. Ale
co się dzieje w momencie, jak już widzisz, że się zmienia, nie? Że miałam dzisiaj na przykład, nie wiem, 2 godziny pracować, albo się uczyć, albo pracować w kontekście mojej pracy dietetyczki. I nagle widzę, że z tych 2 godzin zostaje mi 30 minut. To jak do tego podchodzisz? No to też w zasadzie zależy, jak bardzo krytyczna jest sytuacja, no bo jeżeli mamy do czynienia z jakimś takim, nie wiem, na przykład zwykłym przeziębieniem dzieci, powiedzmy, że wymagają jakiejś opieki, ale nie jest to jakaś dramatyczna sytuacja, to najczęściej po prostu kosztem odpoczynku to robię, tak? Czyli wieczorem, jeżeli mam jakieś zobowiązania, to no, realizuję je mimo wszystko. Ale też patrzę na te zadania pod kątem priorytetu, co jest ważne na jutro faktycznie, a co mogę odłożyć. Też uczę się tego, żeby mówić o tym swoim klientom, że na przykład no, wydarzyła się taka i taka sytuacja i czy możemy to przełożyć na inny dzień na przykład. Zazwyczaj to się, o dziwo, spotyka ze zrozumieniem, bo mam do czynienia ze dorosłymi ludźmi, którzy wiedzą, że takie sytuacje po prostu mogą się zdarzyć. No ale przepracowanie tego u siebie trochę czasu mi zajęło też. Jasne. Pokazujesz bardzo ważne dwa aspekty. Z jednej strony podejście, otwarta komunikacja, priorytety i tak dalej, ale dużo mówisz o tej części akceptacji tego, że to się zmienia. I mam wrażenie, że dla ciebie to było bardzo istotne, ten moment, kiedy się z tym pogodziłaś. Tak, tak, to było dosyć ważne. Bo też miałam tendencję do tego, żeby brać na siebie za dużo. To nie służy nikomu. Jasne. Myślę, że talent, mówiłeś kilka razy o talencie wizjoner, trochę tam słychać to naprawianie, że coś działało, nie działało, teraz działa, a myślisz, że w jakiś sposób talent, rozwijanie innych i współzależność tym pomagają w tym sposobie działania? Tak, na pewno współzależność pomaga mi w dobieraniu zadań, bo też często mam tak, że jak mam jakiś na przykład odległy cel i potrzebuję jakiś plan do niego ułożyć, to wypisuję wszystko, co mi wizjoner podpowie, to co może się wydarzyć, co będzie potrzebne. Naprawianie sprawdza, czy to można zrobić lepiej, jakoś łatwiej, a współzależność z kolei łączy to w jakieś zadanie, w jakiś konkretny harmonogram, że widzę, że to jedno wynika z drugiego, do drugiego prowadzi jeszcze jakaś inna rzecz i tak pomaga mi to właśnie w jakiś sposób usystematyzować to, co zamierzam zrobić. Jasne. Także współzależność właśnie w tym kontekście widzę. Nie myślałem o tym, że to jest takie fajne połączenie, wizjoner i współzależność, że to może być taka fajna dynamika, nie? Że jest daleka wizja, ale jak co się łączy po drodze? Pojawia mi się taka wizualizacja mapy takiej ścieżki i łączą się punkty do przyszłości. No to dobra, to weźmy sobie tę przyszłość też. Mówiłaś o planowaniu tygodniowym, o tym, jak reagujesz na zmiany i tak dalej. To w którym momencie, i mówiłaś też o tym, że wizjoner, planer, papier, że lubisz sobie to spisywać, te wizje do przodu, to w którym momencie jest połączenie tych dwóch światów? Że w którym momencie mówisz, okej, to realizuję coś, bo to mi pomaga pracować z jakąś tam wizją w przyszłości. Gdzie to się dzieje? Dobre pytanie. Trochę się dzieje na automacie, tak myślę. Bo raz na jakiś czas, wcześniej to było mniej więcej raz w roku, jak była magia nowego roku, to zazwyczaj siadałam z papierem i coś sobie tam próbowałam wymyśleć, co ja bym chciała robić. I od tego się w zasadzie zaczynało. Teraz już trochę bardziej systematycznie podchodzę do tego i działam właśnie w kontekście 12-tygodniowego roku. I kiedy sobie właśnie myślę tak o przyszłości, to staram się zawsze znaleźć jakiś punkt, który już robię. Że już jakąś tam część tej dalekiej wizji wykonuję i korzystam w zasadzie z tego, co już mam teraz. Także to nie jest takie wymyślanie zupełnie siebie na nowo, czy jakichś takich zupełnie odjechanych tematów, tylko raczej bazuję na tym, co już mam teraz aktualnie i staram się to jakoś rozwinąć. Czy masz jakieś takie sesje, nie wiem, które, nie wiem, raz na 2 miesiące na przykład siadasz i patrzysz sobie na tę wizję do przodu? Czy to jest takie ciągłe właśnie, że masz czasami ochotę, nie wiem, wyobrażam sobie, że szalony wizjonerka siada i nagle wpisuje tę wizję i to właśnie zasila do takiego obecnego działania? Czy to jest w jakiś sposób zorganizowane, przewidywane? Tak jak masz tygodniowe planowanie, to czy masz jakieś takie sesje wizjonerki? Sesje wizjonerki, podoba mi się ta nazwa. No to sesja wizjonerki to jest taka raz w roku właśnie w tym magicznym okresie okołoświątecznym. To jakby tego nie zmieniam, zostawiam to sobie, bo to jest takie właśnie puszczenie wodzów i ja lubię sobie tak właśnie tego swojego wizjonera puścić, żeby zobaczyć, jakie obrazy mi przyjdą. Natomiast takie konkretne planowanie, no to teraz
raz na kwartał aktualnie, wcześniej raz na pół roku, tak raz na jakiś czas sobie wracałam do tego i sprawdzałam, o, to już się zrobiło, to już się wydarzyło, to jeszcze jest w trakcie. Czasami też te plany są modyfikowane, bo się okazuje, że na przykład zupełnie nie w drugą stronę poszłam, zupełnie coś mi nie pasowało na przykład. I też mam w sobie taką elastyczność, żeby to sprawdzić i po prostu ewentualnie odpuścić. Fajne połączenie. Nie mówiliśmy o talencie empatia, ale mam wrażenie, że on jest tak u podstaw wszystkiego. Jak mówisz o przepracowaniu, pogodzeniu się, patrzeniu na emocje, to mi się wydaje, że on gdzieś tam jest jednym z ważniejszych w tym kontekście planowania, akceptacji rzeczywistości. Tak, też, ale też z tym przeszkadzaczem trochę, bo w zasadzie ja dopiero od niedawna postrzegam tą swoją empatię jako coś, co może mnie zasilać, bo wcześniej myślałam, że to jest takie, że jestem zepsuta, że normalni ludzie tak nie mają. Natomiast teraz już trochę inaczej patrzę na ten talent, na tą cechę w zasadzie swoją. I zdarza się nadal, że empatia, ją w zasadzie za to winie, powoduje, że na przykład robię sobie jakieś swoje rzeczy, mam już coś zaplanowanego i nagle przychodzi ktoś z boku i mówi, że potrzebuje czegoś ode mnie. Mhm. I bardzo często bywało tak, że ja te swoje rzeczy zostawiałam na rzecz tego, żeby komuś pomóc, no bo też mam rozwijanie innych, prawda? Więc tutaj jestem takim łatwym łupem. Czyjeś plany, czyjeś czas był ważniejszy niż tak. Twój i twoje przewidywalność. Okay. Tak. I teraz dopiero w zasadzie tego się uczę, żeby właśnie to jakoś zacząć od siebie przede wszystkim. Patrzeć na siebie i dopiero potem ratować świat. Jasne. Bardzo dużo ważna umiejętność. Powiem ci, że miałem podobnie i też moja praca nad empatią kiedyś polegała na tym, żeby umieć powiedzieć nie w dobry sposób i zadbać o siebie, żeby potem pomagać innym ewentualnie. Mhm. Super, ważna rzecz. Tak na koniec jeszcze chciałem cię podpytać o narzędzia, bo wspomniałaś o Obsidianie, wspomniałaś o planerze. Masz jakieś ulubione narzędzia wokół planowania? Coś, co ci bardzo pomaga? Albo nie wiem, jakiś ulubiony planer, który dla ciebie najlepiej działa? Albo notatnik, albo coś innego? Tak. Właśnie to ciekawe, bo to planowanie doprowadziło mi do tego, że w końcu sprecyzowałam, jaki typ notatnika lubię najbardziej. I to musi być notatnik w kropki z kremowym papierem. Natomiast poza tym bardzo mi pomaga tabelka w Excelu, w której właśnie mam rozpisany cały tydzień, poniedziałek, wtorek, czwartek, aż do niedzieli i w jednej z kolumn są godziny i tam sobie właśnie wpisuję te takie najważniejsze rzeczy z całego tygodnia i dopiero jak uzupełnię te rzeczy, to patrzę, ile mam czasu i to mi bardzo, bardzo pomaga właśnie w tym, żeby oszacować mniej więcej, co ile czasu mi zajmie. Z takich jeszcze narzędzi, no to też ważny jest dla mnie kalendarz, który mam zsynchronizowany ze swoim mężem, no bo tam wrzucamy rzeczy, które są wspólne dla nas, dla naszej rodziny w zasadzie. I jeszcze Todoist. To jest dla mnie taki zbieracz wszystkiego. Często jak jestem gdzieś poza domem, to wrzucam właśnie sobie jakieś zadania, które wiem, że muszę zrobić, coś mi się przypomni, albo na spotkaniu z kimś coś muszę sobie ustalić, to od razu sobie wrzucam w Todoista i później przy planowaniu tygodniowym już tym właściwym sobie zaglądam i sprawdzam, jasne, co jest do zrobienia. Fajny przegląd narzędzi. Dzięki za podzielenie się. Bardzo proszę. Kończąc, gdyby ktoś chciał cię dopytać o te różne metody, albo to jak pracować nad talentami, albo jak je wykorzystujesz, albo w ogóle twoją pracę, to gdzie byś przekierowała te osoby? Gdzie ta osoba, te osoby powinny zajrzeć? No najczęściej jestem na Instagramie. Możecie mnie znaleźć pod nickiem Cukrowata. I w zasadzie tyle, bo tam jest odnośnik do strony internetowej też i do maila, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to zapraszam. Dzięki. Oczywiście link będzie w notatkach, więc można tam sobie sprawdzić. Dzięki Beata za podzielenie się twoim podejściem do planowania i twoją rzeczywistością. Również. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby pokazać, że są takie etapy w życiu, że jest tylko trochę czasu i ten czas czasami jest niepewny i jak z tym można, do tego można podchodzić. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna lekcja. Dzięki ogromne. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję moim gościniom i gościowi za to, że chcieli się podzielić. Chciały się podzielić swoim sposobem, swoim doświadczeniem, swoimi narzędziami. Ja z tego się dużo nauczyłem, zrozumiałem mikrotalenty lepiej, ale też usłyszałem o różnych sposobach planowania, które myślałem, o, może ja też mogę z tego skorzystać. Zwłaszcza u tych osób, które miały bliższe talenty do moich. Jeszcze raz dzięki za podzielenie się. Dajcie znać, co o tym myślicie. W ogóle o tym formacie
odcinka o czterech osobach mówiących o tym samym, ale z poziomu swoich talentów. Dajcie znać, jak wy planujecie w komentarzach, na Facebooku, na Instagramie, gdzie wam wygodniej i porozmawiamy o tym. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie edukacyjna i praktyczna. W sensie, że nie tylko będziemy rozmawiać, ale wiele osób znajdzie swoje nowe sposoby albo coś, co może zmienić w tym, jak planują, żeby planować lepiej. To tyle na dzisiaj. Dzięki, że jesteście, dzięki, że słuchacie, że wracacie, że rozmawiacie. Tego podcastu bez was by nie było. Dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!